Cześć, ja jestem Sarczy. Witam was wszystkich bardzo serdecznie w 95. odcinku serii Zagrajmy w Assassin's Creed Origins. I dzisiaj zajmiemy się po dłuższej przerwie kolejną misją fabularną. Mamy tutaj spotkać się z Kleopatrą na północnym wschodzie w regionie Nom Herakleion. Zadanie Droga Gabinian nas czeka. Polowanie zakończone, ale krew przelana przez Bajeka nie przynosi mu ukojenia. Człowiek, który zabił jego syna, wciąż pozostaje nieuchwytny. Bajek wraca do Apolodorosa i Kleopatry, aby powiedzieć im o zakończeniu swojego polowania, ale nie wszystko jest tym, na co wygląda. Ostatnio sporo odcinków poświęciłem na różne aktywności poboczne, z racji tego, że w fabule ostatnio zlikwidowaliśmy już wszystkie cele, to był to taki moment spokoju, kiedy mogliśmy się skoncentrować troszkę na aktywnościach pobocznych, ale myślę, że czas najwyższy przynajmniej jedną misję fabularną sobie zaliczyć, więc idziemy pogadać z Kleopatrą. Tutaj w ogóle w tej części tego regionu jeszcze mnie do tej pory nie było, więc też sobie zobaczymy, jak to tu wygląda. Ogólnie mamy też stół zawiadomień po lewej stronie, gdzieś tu, ale na razie nie będę oczywiście do niego podchodzić, bo są to zadania albo jedno zadanie poboczne, więc dopiero przyjdzie jeszcze na to pora. Na razie w końcu udajmy się do Kleopatry i zapewne poznamy nasze kolejne cele. No bo to nie ulega wątpliwości, że jeszcze kogoś Bajek będzie musiał w końcu zlikwidować. Mamy na razie Apolodorosa najwyraźniej. Look who has returned. Bajek of Siwa. Perfect that you have met us in Heraklion. City of wine, women, whatever a magi like you desires and deserves. To the queen. Bajek, you arrive at an opportune time. Cleopatra, I'm still looking for the men who killed my son. The order is neutralized. Was my hunt for me or for you? I have two more names. The order can't be... And how many more names after that? As many as it takes. I wish to bring my son to the afterlife where he belongs, not... Ah! I like you, Cleopatra. But the royal matters that seduced my wife do not sway me so. What does the badge mean to you? Have you forgotten? This badge means more to you than it does to me. This is not one man we are fighting. Nothing ends simply. Aya has understood that you have a new reality. I am your pharaoh. You are Magi to all of Egypt. Follow me. We have a gift. Speaking of Magi, any news of Aya? Aya is still defending the seas. We are expecting Pompey and his fleet any day now to unite against the Order and change the land. I did see a lot on my hunt that sickened me. Our land is being oppressed greatly. I realize we cannot let the Order rise again. Yes, Bajek. The two new names, the Jekyll and the Scorpion, are within my brother's inner circle. We believe they are the ones behind the attempt on my life. An attempt on your life? By your brother's Philakes? Hard to tell. A Gabiniani, one of Septimius' warriors. They form a militia 2,000 strong. I had hoped to ally with them. With Septimius? The Roman lug. He leads them. Yes, the dreamer who posits himself as truly Egyptian, and yet sends a man to murder me. Not very Egyptian, if you ask me. Aya feels he is working for the Order, and has a proxy here named Venator. Perhaps he is the masked one that forced my son's death upon me. A więc szakal i skorpion są. Vautour! Just kill me already, you coward! Here is your gift. He is in the order of ancients like Septimius. We found him snooping around the villa. We think he knows who killed your son. My brother Septimius killed your son, and I don't give a shit! Shit-giving is my job! I just...
fuck those twins up, Venator! Enough for you. I will press him for more information. I suggest you visit the brothel in town. Yes. Go dig through this Dionysian town and unearth the plot against us. Septimius is in town. His main phylakis is a man named Venator. We heard rumors he is lurking around the brothel. I will clean this town up and ensure our safety. My plan is to rename this temple in my name. Is the town safe yet? I got busy and distracted. It is a beautiful region. Any luck? Enjoy the brothel. Time is of the essence if we want to catch Septimius. I am working on it. No dobrze, a więc zerknijmy. Mamy dwa nowe cele. Wiadomo, że szakal to Septymiusz, silny, imponujący, atletyczny. Oto Septymiusz, modelowy rzymski legionista, służył pod rozkazami Pompejusza podczas wojny przeciwko piratom w 67 roku przed naszą erą, a potem trafił do garnizonu w Aleksandrii. Tam właśnie dosłownie zakochał się w Egipcie. Teraz wraz z gabinianami jest odpowiedzialny za ochronę rodziny królewskiej. No i do tego jeszcze Skorpion, którego prawdziwej tożsamości na razie jeszcze nie znamy, ale na pewno to też tylko kwestia czasu. Póki co mamy udać się w to miejsce i porozmawiać z właścicielką tamtejszego przybytku. No dobra, w takim razie ruszajmy. Powracamy do tych części lokacji, które już znamy. Tutaj jakiś gracz do pomszczenia. Nie będziemy się teraz tym zajmować. Mamy ważniejsze w tym momencie fabularne sprawy do załatwienia. Ha, look. It is the Magi. One more warrior to add to our ranks. O, tak myślicie, co? Jesteście tacy tego pewni? I hope a moon walks among us. No właśnie, i to już jest ta strona, którą zwiedzaliśmy nawet wiele odcinków temu, kiedy tutaj różne pytajniki eksplorowałem. No ale akurat tutaj we wnętrzu chyba nas jeszcze nie było. Muszę dostać się na górę. Chociaż czy aby na pewno? Jednak tutaj. Ah, a true warrior. I have a discount for... Wait. You're not with the Gabinianis, are you? No, I am not. I am a Magi. Whoa. Magis used to come here all the time. But not recently. Who do you work for then? Cleopatra. I heard she was in town. Well... A Magi working for his pharaoh. You must have gold to burn. I would like to speak with your legendary twins. Speaking is what you call it. I suppose we all have our thing. The twins are going to cost you if you want to speak or anything else with them, Magi. Make yourself comfortable upstairs. The twins will come for you. They had a rough night yesterday. So don't speak too hard with them, hmm? You wanted to speak to us? I'm looking for a Gabiniani named Venator. Shh! Do not say that name! He's a naked Iadet. I won't hold my tongue for that monster. Everyone is scared of him, but you should kill him. He's staying at the top of the square. He won't be staying anywhere ever again. Dotrzyj do komnaty Venatora. Okej, to będzie tutaj zaraz niedaleko. By Anubis, this place has been busy.
Venator does not work alone. Tutaj sporo krwi. Blood on the walls. This Venator is sick. What have you and your men been up to? Kolejne tropy, sprawdźmy. This place smells like a swamp. Broken dishes. It reeks of foul play. Tak naprawdę właściwe tropy znajdują się na parterze, jak widać. To były rzeczy zupełnie opcjonalne, które też staram się sprawdzać. Teraz właśnie dopiero wchodzimy na teren śledztwa. Target practice on Cleopatra. Venator is training his Gabinianis for an assassination. Oho, to trzeba pewnie zniszczyć. Zostawmy to może na koniec w takim razie. Nigdy nie wiadomo, co się kryje w środku. Wine casks. This doesn't smell like wine, though. Oil in wine casks. Enough oil to burn down the whole city. Lutes, lipstick, and scented oils. While women of the street here. And Roman regalia. Odd. Seems Venator wants his men to mix well. I fear the Queen was right. Venator is plotting. Aye, but I need more information. Something is missing. Czegoś ci tu brakuje, pewnie tego, co jest tu ukryte. Oczywiście musi być wąż, a jak żeby inaczej. To nie jest jednak problem dla Bajeka. Co my tu mamy? List od Septymiusza, proszę. Drogi Venatorze, załączam drachmy na uzbrojenie twoich ludzi i na wszelkie zachcianki. Pamiętaj o zachowaniu tajemnicy. Imię Gabinianów wciąż coś znaczy w drodze do tronu. Zapłać swoim ludziom za zabójstwo i wróć do mnie do Aleksandrii, gdy sprawa już zostanie załatwiona. Pamiętaj, bądź wydajny. Podpalacz może wejść do jej willi od strony doków. Nasz łucznik może przeszyć jej serce strzałą. Liviusz powinien wypróbować bardziej bezpośrednie podejście. A do tego wszystkiego jestem pewien, że Alexusowi uda się jak zwykle dostać do środka dzięki swoim ekscentrycznym metodom. Ufam, że zadbasz o to, aby zadanie zostało wykonane. Oczekuję twego przybycia z utęsknieniem. W naszej flocie przydałby się dobry wojownik wobec śmiałej wizji nowych kampanii, które już majaczą na horyzoncie. Zakon pradawnych jest silny, a wkrótce pokój i porządek stanowić będą nasz podarunek dla ludu Egiptu. Ale nasz żelazny uścisk to jedyny sposób na zachowanie kontroli nad krajem. Septymiusz. My gods. A crafty plan. One of the men is posing as a woman. Must be to infiltrate the palace. Posing as wine merchants. They will dock and set a fire to cause a panic. With an archer ready to pick off the queen in the confusion. Somewhere high. Venator. More than just one of Septimius' dogs. You have your own puppets within the order. I have to find them before they strike. Mocno przemyślany plan, to trzeba powiedzieć. Znajdź i zabij najemników i patrzcie, teraz wszystkie elementy układanki po prostu wyeliminujemy z naszej drogi i tyle. Dobra, tu mamy jednego. Tam dalej kolejni, tylko na razie jestem za daleko, żeby ich oznaczyć. Szkoda, że nie mogę przejść tędy, choć z drugiej strony nie chciałbym pewnie tego, bo od razu by mnie zauważyli. Wyjdźmy górą i za chwilę się rozejrzymy. Pytanie, czy ja tędy będę w stanie przejść. Może spróbujmy w ten sposób. No dobra, tam go mamy. Można by go było nawet zestrzelić z łuku. Pewnie to jest ten szpieg w takim razie. Tutaj przeszukajmy, co się da. Wejdę jeszcze na dach tego budynku i patrzcie, mamy bardzo ładnie teraz wszystko widoczne i mogę kolejnych pooznaczać. Gdzie jest ten drugi? Tam. Okej, to jest na pewno latarnik.
Zacznijmy zatem od tego. Tylko tutaj, kurde, muszę uważać. Albo w sumie możemy sobie nawet pomóc uśpieniem. Tylko, że do tamtego jestem zbyt daleko. Czekajcie, przeskoczę sobie tutaj. Powinno to zadziałać. Tam jest jeszcze jeden, drugi w oddali. Tak jest. I teraz uwaga. Proszę bardzo. Załatwiony. Właściwie to tamtych też mogę zdjąć. Gdzie ta kobieta, która obok sobie leżała? Ale dobra, nikt nas nie zauważył. Możemy zatem kontynuować. I to był oczywiście ten szpieg, tak jak myślałem. Pora zatem na łucznika najwyraźniej. Też z daleka damy radę go zdjąć. Łucznik zabije łucznika. Można tak na to spojrzeć. Proszę bardzo. Sporo ich tutaj. Normalnie też są cywile. Medjay ma chronić niewinnych? Co jest? Może celowałem w jednego z cywili. No, ale na pewno nie chcę go zabijać. Dobra, to będzie tamten. Tak jest. Od razu spadamy. A nie, to był jednak ten latarnik, tak? A łucznika mamy tam. No dobra. Zaskakująco nawet łatwo to pójdzie, powiem wam. Nie powinniśmy zostać przez absolutnie nikogo zauważeni. Też sobie wejdę na dach tego budynku i stąd będę miał bardzo dobre pole widzenia. Dobra, to będziesz ty. Tylko akurat przychodzi, tam mamy jeszcze jednego. Dobra, muszę chwilę poczekać. Widzę, że on tak się kręci. Teraz w niego trafimy. Oj, kurde, już przechodzi, no. Wróć do pałacu Kleopatry. Kurczę, naprawdę sprawnie to poszło. Nie sądziłem, że aż tak będzie dobrze. No ale okej. Poszczególne elementy tego całego spisku zostały wyjęte z funkcjonowania, można tak to nazwać. Kleopatra powinna być zadowolona. Aya! My love! No proszę. Dopiero co Bajek pytał się o Aję, a ona jest tutaj już. Bajek! Aha, you smell of the sea! The high seas have taken me for some time, but now I'm yours. Whoa! Move! Kurde, już myślałem, że się Aya poświęci w końcu. I am wounded, Aya! Protect the queen! Aya! I am wounded! You must protect the queen! I am coming! I got this, my love! Dobra, jak widzieliście, wykorzystałem tę kombinację ataków, którą jakiś czas temu, całkiem niedawno sobie odblokowałem w umiejętnościach. The so-called queen! Your front shall resemble a tomb! Which one of you claims to be Venator? He is our leader! And you will not get to him! Oh, please! Dobrze powiedziane, Bajek. Proszę was, nawet nie myślcie, że wam się to uda. Tak jest, wszyscy załatwieni. Ale to nie oznacza, że całkowite niebezpieczeństwo zostało przecież zażegnane. Wow. Jeszcze jeden? Mamy Venatora. To chodź tu. Your queen is an unworthy bitch. That is no way to talk about a goddess. If you are a guardian of Egypt, the country will surely be dead in moments. Keep talking. You'll soon find yourself without a head. Did you stop by the Bronx and see my handiwork? Your intimidation is sad. Come, let me give your car a break.
You fool to all! You think you can change any of our plans? You will soon be dead. That is change enough for me. I ten Apollodoros. Death to Cleo! We are the Gabinianis, and Egypt is ours! Hurrah! My warriors were thwarted, but I shall not be. Two axes isn't enough axes. Let this queen die. The only dignity she has left is death. If death requires dignity, then allow me to decorate you, for you are the most decorated of you. I ten Apollodoros i pozostali, którzy tam tylko stoją i się przyglądają temu wszystkiemu. To wyglądało dziwnie, zwłaszcza kiedy walczyłem zaraz obok nich. Ale damy mu radę. Zwłaszcza jak tutaj mamy ten tryb berserkera, to patrzcie, nie ma żadnych szans, Venator. Tylko muszę uważać, bo jego ataki są naprawdę mocne. Bardzo groźne. No właśnie. Jeszcze trochę i mogę naprawdę mocno oberwać. Wycofaj się. W sumie to pamiętajmy też o tym, że mogę strzelać ewentualnie z łuku dodatkowo. Zwłaszcza jeśli będziemy trafiać w głowę. Dopóki trzymam go na dystans. To i w ten sposób możemy sobie właśnie walkę różnicować. Dobra. Wow, spokojnie. Ja w sumie też mógłbym wykorzystać na przykład bombę ogniową, ale nie robię tego. No i proszę. Tak więc Venator pokonany. Hey, old man. Oh, are you injured? Just a flesh wound. I am fine. Nothing hurts anymore. My mind is a riot. All I have is that I am pushed further. One more attempt to snuff me out. My queen, rest and remember that... I do not need rest. This civil war is no closer to ending. I need a fucking throne. My throne rots in the hands of my brother. Instruct Foxidus to prepare ship. We head to meet Pompey. My last resort. You two go ahead and tell him we're coming. Yes, my queen. Bayek, if we don't get to Pompey first, Septimius might. I ta Aja, która jest całkowicie oddana teraz sprawie, naprawdę aż wręcz nie do poznania. Bayekowi przede wszystkim zależy na zemście za śmierć syna, a ja tutaj wkręciła się w temat dużo bardziej. No to skorzystajmy z łodzi, na pewno się przyda, bo trzeba będzie aż tam przypłynąć. Jeszcze zobaczmy dokładnie na mapie, gdzie to będzie. Tutaj. Okej. To nie wiem, czy nawet tego nie opłynąć od tej strony. Może to będzie nawet dobry pomysł. Spróbujemy, co? Septimius is the shit eater. He is the man we must escort to the Devourer. And of Potinus? He will be more fodder for the Devourer. And then we return home. We will only return home with Cleopatra in our company to show the Sea Ones what has changed, what we have changed. How are things on your trireme? O mój Boże. Great. Foxidas has entrusted me with. Why don't we take each other here? In this reed boat. Take advantage of these rare moments between us before your new job steals you away as savior of all Egypt. You make jokes, but it is not funny. It is greatness I am after. This country is at civil war, one simply cannot deny it. Everywhere is misery. I love you, Aya. And we are Magi. We do serve and protect, but we work alone. I share your hatred for Ptolemy. But remember, Cleopatra is a Ptolemy. She is the better of two evils. We must serve greatness. What greatness do we serve now? We are parents. We were. Parents, I love you, Bayek of Siwa, but what are you of now? No właśnie. I ta rozmowa tym bardziej pokazała, jak różne cele przyświecają Bayekowi i Ai. Ale tamten moment, kurde, próbowałem tak właśnie sobie przepłynąć, jak wam mówiłem, ale okazuje się, że gra
zaplanowała nam zupełnie inną ścieżkę. I ta Aja, która wyskoczyła z łodzi, to wyglądało dziwnie. No ale dobra, tutaj musimy w takim razie opuścić łódź i dalej przejść pieszo, ewentualnie konno. Mam nadzieję, że Aja ruszy ze mną, co? Mogłaby właśnie wsiadać. O, właśnie. Whoa, death hangs in the air. The stench is great. I'm getting familiar with rotten flesh. Are those bodies? O kurde. Ha! Gods. The Nile will run red for many moons. Osiris will be busy. These are Romans. None of Ptolemy's naked Iadets? No. An unceremonious removal. Looks like we missed the boat. No widać było już z daleka, że to są Rzymianie. O kurde. Patrzcie tylko na to. Septimius has beat us. Funny how all great men are reduced to food for maggots. This is a cemetery for our ambitions. No. No, it can't be. Where is Caesar? He has arrived in Alexandria. He is heavily guarded, so there's... Bring me to him. I will get to Caesar if I have to drag myself through the sewers of the palace. No, Kleopatra też jest mocno zdeterminowana. Zwłaszcza po tych ostatnich wydarzeniach. Nieźle. Możemy porozmawiać z Ają? Teraz tak. Jeśli podejdę od dobrej strony. Forewarning, Bajek. Once we board this ship, there is no turning back. And we finish with the queen on her throne, or each of our heads on a pike. I understand. O kurczę, czyli to jest taki moment dość istotny najwyraźniej. Na razie nie ruszamy do Aleksandrii. Been at the wine, have you? Dobra, bo już myślałem, że mi zaakceptowało. Na razie nie ruszamy w takim razie, bo skoro to jest taki moment kluczowy, kiedy to nie będziemy mogli wrócić, to na razie jeszcze chcę się z tym wstrzymać. Wykonałem dzisiaj misję fabularną. To jest faktycznie przecież kolejna misja fabularna, bo wcześniej mieliśmy drogę Gabinian, teraz już właśnie kolejna misja przed nami, a już wam mówiłem, że tych misji zostało naprawdę niewiele. Więc plan mam taki, żeby teraz jeszcze przez najbliższe bodajże 4 odcinki zająć się brakującymi zadaniami pobocznymi, to znaczy brakującymi. Tymi, które mamy tutaj, chociażby w Cyrenajce i nie tylko zresztą. I w setnym odcinku, być może takim jubileuszowym, byśmy rzeczywiście poprowadzili fabułę dalej. Wtedy bym porozmawiał z Ają i ruszylibyśmy wraz z Kleopatrą. No bo wtedy już właśnie będę miał na pewno większość tych zadań pobocznych pozaliczanych i to będzie zresztą taki fajny moment, kiedy w takim jubileuszowym setnym odcinku byśmy sobie fabułę kontynuowali, więc mam nadzieję, że ten pomysł wam się spodoba. Tutaj zdobyłem w międzyczasie tarcze, ale to są te zwykłe tarcze, które pójdą na sprzedaż, a jeden punkt zdolności to raczej za mało, to znaczy ja tutaj mogę zainwestować w dwie takie zdolności co najwyżej. Atak z powietrza albo tutaj odzyskiwanie strzał. Ten atak z powietrza to raczej nie będę i tak wykorzystywał. Weźmy sobie to odzyskiwanie strzał. Okej, i w tym momencie zakończymy ten odcinek z misji fabularnej, więc dajcie koniecznie znać, jak się wam podobało, jakie są wasze wrażenia. I tak jak mówiłem, w następnych materiałach zajmiemy się jeszcze aktywnościami pobocznymi. No i oczekujcie na ten jubileuszowy setny odcinek, który już niedługo, a w którym, jeśli wszystko wypali, powinniśmy fabułę kontynuować. Póki co, trzymajcie się.